Dzień dobry, nazywam się Dawid Łasiński, w sieci jestem znany jako Pan Belfer, nauczyciel z internetów. Jeśli oglądasz ten materiał, to prawdopodobnie Twoja szkoła lub szkoła Twojego dziecka, bo być może jesteś uczniem albo rodzicem ucznia, korzysta z pakietu Office 365 dla szkół. Pokażę Ci w tym krótkim materiale wideo, jak się odnaleźć tam z punktu widzenia właśnie ucznia i rodzica. Zacznij od początku, czyli wybierz swoją ulubioną przeglądarkę. Pewnie najlepiej będzie działał Google Chrome lub najnowszy Microsoft Edge. Po otwarciu wpisujesz w pasek adresu stronę office.com i pojawi Ci się strona, na której będziesz mógł się zalogować danymi, które dostałeś od nauczyciela, od dyrektora została wysłana jakaś wiadomość i to są dane nie Twoje prywatne, nie Twój prywatny e-mail, który Ty sobie zakładałeś, tylko ten, który założyła Ci szkoła albo założyła Twojemu dziecku szkoła. Wybierasz sobie tutaj guzik zaloguj i pojawia się panel, w którym wpisujemy swoje dane. No ja wpiszę swoje. Okay. Twoje będą wyglądały pewnie inaczej, ale też musisz je wpisać, pamiętaj. To są te dane, które dostajesz od szkoły. Klikasz dalej, wpisujemy hasło. Hasło pierwszego logowania na pewno też dostaniesz od szkolnego administratora. To jest bardzo ważne. Ja wpiszę teraz swoje hasło, ale pamiętaj, że prawdopodobnie Twój szkolny administrator, jeśli logujesz się pierwszy raz, będzie wymagał od Ciebie zmiany hasła na Twoje prywatne. Zapisz je sobie proszę gdzieś z boku, tak żeby nie było takich sytuacji, że za chwilę będziesz pisał maila do Pani Dyrektor czy do kogokolwiek innego z pytaniem o tym, o to, jakie hasło sobie sam zmieniłeś. Więc jeżeli ustalasz to takie, które zapamiętasz, wpisz sobie do telefonu, na przykład pod jakimś kontaktem, stwórz sobie kontakt szkoła albo wpisz notatkę w telefonie, tak żeby będzie zawsze przy sobie i żebyś je zapamiętał. Klikamy zaloguj. Tu możemy, jeżeli będziemy korzystali z tej samej przeglądarki i to jest na przykład nasz komputer domowy bardziej i nie chcemy się ciągle wylogowywać, to komputer zapamięta sobie te ustawienia, jeśli klikniemy tutaj nie pokazuj ponownie i klikniemy tak. No dobrze, no i teraz zobacz, udało nam się zalogować naszymi danymi do Office 365. Tutaj jak widzisz możesz sobie sprawdzić moje konto, poustawiać sobie swoje zdjęcie, na przykład tutaj mój profil pakietu Office, od tego można zacząć. Wybieramy sobie to miejsce i zobacz, co tutaj się pojawi. Pojawi się strona, w której będziesz mógł przejrzeć swoje dane. No i w tym momencie, jak tutaj sobie znajdziesz na ten awatarek, no to możesz sobie wstawić zdjęcie na przykład, co na pewno będzie przyjemniejsze. Zawsze w jakimkolwiek miejscu byś nie był, te 9 kropeczek, które tutaj są w narożniku, służą do przemieszczania się między aplikacjami. Więc jak sobie w nie klikniesz, możesz sobie wybrać różne aplikacje lub wrócić do Office 365. Wygląd Twojego Office'a może być trochę inny niż to, co widzisz na moim ekranie, dlatego że szkolny administrator mógł Tobie włączyć lub wyłączyć niektóre aplikacje w zależności od tego, jakie są ustawienia w danej szkole. Ale pamiętaj, że w standardzie będziesz miał dostęp do dysku w chmurze, całkiem sporego. W Outlooku będą schodziły wszystkie powiadomienia, więc warto od tego zacząć. Jeżeli na przykład jakiś nauczyciel czegoś od Ciebie będzie wymagał, gdzieś Cię oznaczy, to tutaj w Outlooku będą nie tylko wiadomości, ale również oznaczenia przy jakichś dokumentach, komentarzach itd. itd. Tu będziesz trzymał pliki, możesz przesyłać z własnego komputera, możesz tworzyć je tutaj, one zawsze będą w chmurze. Tą aplikację, jak i tą, czyli Outlook i OneDrive spokojnie możesz zainstalować sobie również w telefonie i zalogować się swoimi, uwaga, kontem służbowym lub firmowym, nigdy prywatnym, bo prywatne to jest Twoje konto, które byś sobie założył, a szkoła nadała Ci tak zwane konto firmowe lub też służbowe i jeżeli będziesz się logował do aplikacji Microsoftu, bezpłatnie do pobrania zarówno na telefony, czy też tablety z Androidem, czy też iOS-em, będziesz mógł spokojnie się tym kontem szkolnym zalogować. Masz dostęp do Worda w wersji online, czyli w przeglądarce spokojnie Ci wystarczy Excela, PowerPointa z bardzo fajnymi funkcjami, polecam Ci sprawdzić. Masz dostęp do notesów, w którym możesz sobie różne rzeczy codzienne notować. No i tutaj jest nic innego jak Teamsy, czyli właśnie miejsce, w którym prawdopodobnie większość lekcji będziesz miał prowadzone. Zaraz sobie o tym powiemy. Nie klikaj tego guzika, bo prawdopodobnie Twoja szkoła tak naprawdę pracuje na bezpłatnej formie Office 365, więc nie jesteś w stanie w tym bezpłatnym pakiecie zainstalować sobie tak zwanego tej instalacyjnej wersji Office'a, czyli Worda, czy Excela, czy PowerPointa, które są zainstalowane na Twoim komputerze. Możesz pracować tylko i wyłącznie w przeglądarce, ale spokojnie, wystarczy Ci to do takich codziennych prac, więc niczego więcej nie potrzebujesz. No dobrze, to w przeglądarce klikniemy sobie Teams i przejdziemy na drużyny. W Teamsach nauczyciele zakładają swoim uczniom różnego rodzaju klasy, zespoły i tam będą prowadzili lekcje, tak, razem z Wami, więc Ty jak wejdziesz sobie w Teamsy, to będziesz widział jakby
komunikację, jaką będzie prowadził z Tobą Twój nauczyciel, będzie Ci wysyłał materiały dodatkowe. Warto tam zaglądać, w zależności od tego, jakie będziesz miał ustalenia ze swoim szkolnym nauczycielem, nie tylko w czasie tak zwanej zdalnej edukacji, czy ona nastąpi, czy nie, ale być może Twój nauczyciel ten system będzie również wykorzystywał jako poszerzenie normalnej lekcji, czyli na przykład przerzucanie Ci jakichś dodatkowych informacji, które będą dla Ciebie interesujące lub wartościowe. I tak będzie wyglądał po zalogowaniu się Teams, czyli tu widzisz te swoje drużyny, które Twoi nauczyciele utworzyli i zaprosili Cię do nich. Jeżeli szkolny administrator nie wyłączył Ci funkcji, to będziesz mógł też tworzyć swój własny zespół, załóżmy zespół projektowy z jakimiś kolegami lub koleżankami, w którym będziesz chciał sobie coś zrealizować i tam ustalać pewne szczegóły, więc możesz sobie coś takiego zrobić, chyba że szkolny administrator to zablokował. Co jest też ważne, jak wygląda ten interfejs? Każdy kafelek to osobne zajęcia, w którym mamy osobny zespół, tak? Czyli na przykład całą klasę, w której dzieją się tam całe lekcje wirtualne. Tutaj pogrubiona treść oznacza, że pojawiła się tam jakaś nowa informacja, której Ty jeszcze nie przeczytałeś. Zawsze pogrubienie oznacza, że coś się nowego pojawiło od Twojej ostatniej wizyty w danym zespole. Tutaj, jak widzisz, nie ma takiej pogrubionej informacji, oznacza, że nic nowego nie ma. Jeżeli pojawią się czerwone kropeczki gdzieś tutaj przy tych znaczkach, oznacza, że tam jest coś ważnego dla Ciebie. Czyli na przykład ktoś Ciebie tam oznaczył konkretnie, czyli wywołał Cię do odpowiedzi, co też tym bardziej warto tam zajrzeć. W zależności od tego, jak ustawisz sobie przeglądarkę, możesz ustawić, że przeglądarka będzie Ci wyświetlała takie informacje w trakcie pracy na Teamsach, że ktoś coś dla Ciebie wysłał albo ktoś coś Tobie zadał, więc tutaj właśnie ten baner możesz włączyć albo wyłączyć, jeżeli chodzi o taką informację w przeglądarce. No dobrze, co mamy dalej? Tutaj jak się zalogowałeś, to tutaj możesz ustawić sobie swoje konto w Teamsach, możesz sobie ustawić, czy jesteś dostępny, status opisowy i w ustawieniach możesz sobie ustawić na przykład sposób wyglądu Teamsów i tak dalej, i tak dalej. To już możesz sobie przeklikać we własnym zakresie. Po tej stronie masz dzwoneczek, który jest znany z mediów społecznościowych. Tutaj będą wszelkiego rodzaju aktywności, czyli jeżeli ktoś do mnie coś napisze albo gdzieś mnie oznaczy, to tu mi będzie to wyskakiwała informacja. Czym jest czat? Czat jest takim miejscem na prywatną rozmowę. Tu sobie kliknę odrzuć, czyli w momencie, w którym z kimś tutaj będę rozmawiał, ta informacja będzie mi się tutaj wyświetlała. Tutaj wyszukuję użytkownika, może to być kolega z klasy albo jakiś nauczyciel, któremu chcę prywatnie wysłać jakąś wiadomość. Wtedy tutaj wpisujemy, możemy mu tu wysłać prywatnie jakiś załącznik, tak, z komputera albo z naszego dysku w chmurze. Możemy połączyć się z daną osobą tutaj wideo lub dźwiękowo lub dołączyć jeszcze inną osobę do naszej prywatnej rozmowy, do naszego prywatnego czatu. No tutaj mamy tą zakładkę z zespołami, tak jak widzieliście. Zakładka z plecakiem to są zakładka z zadaniami. Bardzo ważna zakładka, bo to tutaj będą, jeżeli nauczyciele będą wykorzystywali tą funkcję, będą tutaj informacje, czy w danych zespołach nie ma dla Ciebie jakiegoś zadania, termin zakończenia, co musisz zrobić, ile punktów dostałeś, czy nauczyciel Ci to oddał i tak dalej, i tak dalej. Więc ta zakładka z plecakiem oznacza zadania, które nauczyciele będą Tobie zadawali. Kalendarz. Miejsce z kalendarzem jest kalendarz, tutaj będą informacje o różnych spotkaniach, lekcjach, które są zaplanowane w kalendarzu, więc warto tutaj sprawdzać różne informacje, ponieważ na przykład z poziomu kalendarza będziesz mógł dołączyć do jakiegoś spotkania, klikając sobie w taką niebieski bloczek, które tutaj będzie i dusząc guzik dołącz. Jeżeli jakiś nauczyciel zaplanował w danym zespole spotkanie, to ono w kalendarzu, jeśli Ty jesteś w tym zespole, to ono w Twoim kalendarzu pojawi się również automatycznie. Tutaj normalnie w narożniku ja tego nie mam, bo ja mam zainstalowaną wersję. Tutaj na dole zwróć sobie uwagę, u Ciebie prawdopodobnie będzie taki komputerek ze strzałką w dół. Oznacza to, że możesz pobrać sobie aplikację Teams na komputer i zainstalować. Czyli w tym momencie będziesz miał możliwość na komputerze pracy, a nie w przeglądarce. Co daje dodatkowe możliwości i osobiście, jeżeli masz taką możliwość i pracujesz na komputerze, polecam Ci pobrać i zainstalować sobie aplikację. Wygląda to potem w ten sposób, że jak sobie odpalisz swój komputer i jak ona już się zainstaluje na Twoim komputerze, bo ta aplikacja akurat może się zainstalować, to po prostu logujesz się swoim kontem szkolnym do Teamsów i one wyglądają dokładnie tak samo. Tam wyskoczy okno zaloguj się, podajesz te same dane do logowania, które dostałeś od szkolnego administratora i wtedy cały program Teams obsługujesz, który ma trochę więcej funkcji po prostu i trochę lepiej działa niż w przeglądarce. No dobrze. I też jest jeszcze ważna dodatkowa uwaga. Możesz również, uwaga, na urządzeniu mobilnym, takim właśnie jak tablet czy telefon, możesz sobie bezpłatnie pobrać również aplikację Teams, zalogować się swoim kontem służbowym i mieć mobilny dostęp do różnych rzeczy, które tutaj nauczyciele też będą dla Ciebie Tobie wyświetlali. Więc pamiętaj, też na telefonie możesz sobie spokojnie z takich rozwiązań korzystać. Wchodzisz sobie w zespół, no i w zespole, jak to w zespole, jak sobie wejdę w jakąś klasę, którą sam stworzyłem,
masz kanały i teraz w zależności od tego, jak twój nauczyciel będzie prowadził te zajęcia, będzie kanał ogólny, na którym będziecie mieli taką główną rozmowę, tu też będą często organizowane spotkania, będziesz mógł do takiego spotkania, jak widzisz, tu jest zaplanowane w kalendarzu, będziesz mógł dołączyć do takiego spotkania, klikając do niego, bo wiesz, że na przykład lekcja będzie wtedy się odbywała, więc wchodzisz na Teamsy, klikasz i jesteś już w spotkaniu. Tutaj pod spodem być może, jeżeli twój nauczyciel będzie to wykorzystywał, będą się pojawiały kanały. Kanały będą dotyczyły konkretnych działań na lekcjach i tutaj będziecie rozmawiali nie o całej lekcji, tylko o konkretnych działaniach. Na co chcecie uczulić? W momencie, w którym nauczyciel będzie wyświetlał jakąś ważną informację, na przykład, o tutaj zobacz, nie, jest jakaś informacja o lekcji, taka wiadomość, że gdzieś się pojawiła jakaś lekcja, to proszę cię, jak będziesz odpowiadał na tą informację albo będziecie sobie coś tam pisali z nauczycielami, używaj opcji odpowiedz. Nie używaj rozpocznij konwersację, bo tak naprawdę rozpoczynasz nowy wątek, czyli robi się bałagan w lekcji, więc stosujcie, jeżeli chcecie odpowiedzieć do danej rzeczy, to stosujcie ten guzik odpowiedz. Jeżeli chcesz kogoś oznaczyć, to zobaczcie, tutaj macie podpowiedź, wpisz małpę, żeby kogoś oznaczyć, czyli jeżeli ja chciałbym sobie mojego ucznia oznaczyć, to w tym momencie zaczynam wpisywać małpa i wpisuję na przykład Jan i tutaj dalej piszę, czy zrobiłeś już projekt. To oznacza mniej więcej tyle, że tak jak w szkole wywołanie do tablicy, że to nie jest informacja dla wszystkich, ona jest widoczna dla wszystkich w tym momencie, ale konkretnie dotyczy Janka. Jan w tym momencie dostanie powiadomienie u siebie, że ktoś go oznaczył, będzie to powiadomienie tutaj w zespołach, taki znaczek małpą, że ktoś go gdzieś wzmiankę o nim gdzieś użył i też w aktywnościach. Także pamiętaj, że do tego służą też wzmianki, możesz ich używać. No oczywiście mamy z boku emotki, tak, do wiadomości, możemy sobie też zapisywać, jeżeli to są ważne wiadomości, jeżeli klikniecie w te trzy kropeczki, to pamiętajcie, w tych trzech kropeczkach możecie edytować, usuwać wiadomości, które wysyłaliście lub, uwaga, zapisać tą wiadomość. I teraz jeżeli zapiszecie, bo to jest dla was ważne, na przykład w tym momencie nie macie czasu, żeby się tym zajmować, to jak wrócić do tych zapisanych wiadomości, czyli będziecie mieli różne przedmioty, różne zespoły i tak dalej i chcecie wrócić do tych rzeczy, które mieliście sobie zapamiętać, żeby potem na nich pracować, to w miejscu, gdzie jest wasz awatar, klikacie sobie i macie tutaj, zobaczcie, funkcję zapisane. I jak ja sobie kliknę zapisane, to w tym momencie wyświetli mi się katalog wszystkich rzeczy, które sobie wcześniej zapisałem. Więc w ten sposób łatwo segregujemy sobie rzeczy i wiadomości, które naprawdę są dla nas istotne i chcemy do nich wrócić, a nie wertować po różnych pokojach. Wrócę sobie na zespoły i jesteśmy u siebie w zespole. Jeszcze raz pamiętaj, że tutaj spokojnie możesz używać tej funkcji, tak, tu odpowiedz wpisujemy, jeżeli do danego wątku odpowiadamy. A na spotkaniu, jeżeli rozpoczniemy spotkanie i dołączymy, jeżeli ja tutaj dołączę, zobacz, okej, okay. To już jest spotkanie, które się odbyło, ale to nie ma większego znaczenia, kliknę sobie i kliknę dołącz, tak samo ty będziesz klikał na przykład, tu robię zezwalaj, dobra, i tu akurat widzimy się teraz z tej kamerki drugiej, ustawiam sobie, czy chcę być widoczny, czy słyszalny, ja wam polecam tak, naprawdę, bo to przeszkadza potem w pracy, wyłączyć mikrofon, ale jeżeli możecie, polecam wam włączyć kamerę, dlatego że miło będzie nauczycielowi, jeśli zobaczy, że jesteście zaangażowani w lekcję. Jeżeli już wszystko ustawiliście, klikacie dołącz teraz, czyli nauczyciel ustawił tą lekcję, a wy teraz spróbujecie się do niej dołączyć, ta lekcja trwa. Akurat wideo nie działa, spróbuję ustawić sobie inną kamerkę, powinno zadziałać. To jest zablokowane. O, i powinno teraz się udać. O, teraz już działa. Czyli jeżeli będziecie mieli taką sytuację jak ja, czyli coś wam, jakieś urządzenie nie będzie działało, to tu w tych trzech kropeczkach wchodzicie w pokaż ustawienia urządzenia i tu macie wybór mikrofonu, kamerę, jeżeli mielibyście więcej niż jedną. Co jest ważne, jeżeli nauczyciel będzie prowadził lekcję, to proszę, żebyście mu ewentualnie nie przeszkadzali, czyli naprawdę wyciszcie ten mikrofon. Jak wyłączycie kamerę, będziecie widoczni tylko i wyłącznie jako awatarek. No, myślę, że fajnie jest jednak być widocznym tak normalnie jak na lekcji. Jeżeli będziecie chcieli zabrać głos i będziecie prosili naprawdę o to, że coś chcecie powiedzieć, bo to będzie taki czas na przykład na lekcji, że nauczyciel wam zada pytanie albo po prostu będziecie chcieli o coś zapytać, to macie funkcję podnieść rękę, klikacie sobie w to i w tym momencie nauczyciel dostaje informację, że ktoś z listy podniósł rękę, jak widzicie, takie ikonka się pojawi koło kogoś i w ten sposób będziecie mogli spokojnie poczekać, aż nauczyciel wam da głos i będziecie mogli sobie porozmawiać. W tym miejscu będzie się pojawiał czat, jak klikniecie sobie tutaj to okienko, będziecie mogli tutaj sobie
prowadzić rozmowę. Być może nauczyciel będzie Wam tu udostępniał jakieś pliki, to też warto sobie tutaj kliknąć. I kolejna sprawa, która się tutaj będzie pojawiała, która Was może dotyczyć, to jeżeli będziecie sobie w uczestników i będziecie mieli iluś kolegów i koleżanek z klasy, to mam taką gorącą prośbę. Jeśli nauczyciel źle ustawił prawa spotkania, to proszę Was bardzo, żebyście zadbali o to, żebyście się wzajemnie nie wyciszali, a tym bardziej nauczyciela, bo to jest bardzo nie w porządku, jeżeli wykorzystujecie czyjąś na przykład nieuwagę i przeszkadzacie mu w zajęciach. Siebie możecie jak najbardziej wyciszać, no bo wiadomo, że nie zawsze jest tak, że chcemy, żeby wszystko, co się dzieje na przykład w domu, było słyszalne. Odciszamy się w momencie, w którym zabieramy głos. No, a normalnie tak, wyciszamy się i nie wyciszamy innych użytkowników, bo to jest nie w porządku, od razu Wam powiem. No i tyle. Także to są podstawowe ustawienia, jeżeli chodzi o spotkanie. Tutaj nauczyciele będą Wam udostępniali ekran, być może będą z Wami jakoś współpracowali, być może Wam będą udostępniali prezentację i jak wszystko dobrze pójdzie i nauczyciel będzie chciał wykorzystać taką lekcję, później to być może umożliwi nagrywanie tej lekcji, w sensie włączy nagrywanie tej lekcji i wtedy w Twoich Teamsach będziesz miał dostęp do nagrania. Jak kończysz lekcję i chcesz odejść, to się rozłączasz po prostu, czyli klikasz czerwoną słuchawkę na końcu. Co jest ważne, nauczyciel ma prawo sprawdzenia obecności, tam jest taka wbudowana funkcja w Teamsach, w związku z tym on będzie widział w każdym momencie, kiedy dołączyłeś, od razu z godziną, więc będzie bardzo łatwo wiedział, kiedy się pojawiłeś na spotkaniu, kiedy się rozłączyłeś i kiedy na przykład połączyłeś się z powrotem. Więc pamiętaj, żeby nie robić takich czasami numerów, że włączasz, wyłączasz i tak dalej, bo to wszystko potem będzie nauczyciel mógł sprawdzić. No to tyle. Miłego korzystania ze szkolnego Office'a 365. Pamiętaj, logujesz się na stronie office.com. Tu masz różne narzędzia do wyboru, do pracy, a większość lekcji będzie się odbywało na Teamsach, o których przed chwilą sobie mówiliśmy. Możesz pracować w przeglądarce, możesz pracować w zainstalowanej opcji. Tutaj będzie komputerek na dole, możesz sobie pobrać i zainstalować na swoim komputerze. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak w tych kilku krokach i w tej chwili na takiej naszej lekcji trochę o nowoczesnych technologiach wykorzystać potencjał nowych narzędzi, które udostępnia Twoja szkoła. A jeśli jesteś rodzicem i oglądałeś ten film, to tym bardziej proszę Cię, żebyś na początku pomógł trochę swoim dzieciom w ogarnięciu tego i zadbał o to, żeby przede wszystkim Twoje dziecko pozwoliło nauczycielowi przeprowadzić lekcję od początku do końca i jakby stosowało tak zwaną netykietę. To jest bardzo ważne, tak? Kulturę osobistą w internecie, bo wtedy wszystkim nam się będzie pracowało dużo, dużo lepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i udanych lekcji czy innych rzeczy, które możecie zrobić w pakiecie Office 365 i w Teamsach. Cześć!